O tym, że na polskich drogach pełno jest samochodów, wszyscy wiedzą, ale tego, że blisko 60% z nich ma więcej niż 10 lat i marne układy spalania oraz wydechowe, mogliśmy się tylko domyślać. Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport o zanieczyszczeniu powietrza spalinami samochodowymi. Dobrze nie jest, a policja i ITD nie ma sprzętu do badania spalin. Tam, gdzie ma, prawie z niego nie korzysta. Jakość powietrza w Polsce należy do najgorszych w Europie. Około 40 tysięcy osób rocznie umiera z powodu skutków oddychania zanieczyszczonym powietrzem. Na jego jakość największy wpływ mają ruch samochodowy i lotniska. Oddychając powietrzem zanieczyszczonym samochodowymi spalinami, narażamy się na astmę, przewlekłe choroby płuc, stany zapalne dróg oddechowych, nowotwory, ale też na choroby serca i układu nerwowego. Nie bez winy jesteśmy my sami. Tylko w 2016 roku na nasze drogi trafił 1 000 000 używanych samochodów z importu, a średni wiek używanego pojazdu wyniósł 12 lat. Gorzej niż w Polsce jest tylko na Litwie. Wprawdzie diagności samochodowi kontrolują jakość spalin wydobywających się z naszych aut, ale badanie jest ograniczone do minimum. W samochodach z silnikami diesla nie mierzy się na przykład tego, co najgroźniejsze – tlenków azotu i węglowodorów. Wiele stacji przeprowadza badanie nieprawidłowo i dopuszcza do ruchu pojazdy, które na drogi nigdy nie powinny trafić. Policja i ITD mają także ograniczone możliwości kontroli spalin, bo nie mają odpowiedniego sprzętu, a tam, gdzie on jest, nie wykorzystuje się go. Policja zatem zazwyczaj ocenia spaliny dosłownie na oko, a posiadany sprzęt nie wiadomo czemu oszczędza. Ze statystyk bowiem wynika, że specjalistyczny pojazd do pomiarów robi jedno badanie na 3 dni. ITD ma raptem 1 mobilną stację pomiaru emisji spalin i przenośne dymomierze. Jak wyliczyła Najwyższa Izba Kontroli, w całym kraju ITD kontroluje dziennie przeciętnie 8 aut. Szerzej o tym temacie powiemy w jednym z najbliższych wydań naszego magazynu Zza Kółka. Już dzisiaj na nie serdecznie zapraszamy.